W ramach realizacji projektu unijnego Erasmus+, innowacyjne metody nauczania szansą na podniesienie jakości pracy szkoły, grupa 12 nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowie Mazowieckiej w dniach od 27 września do 3 października 2015 roku uczestniczyła w szkoleniu zagranicznym w Rzymie. Właśnie rozpoczyna się najważniejszy etap programu wyjazdu na szkolenie. Realizując program szkolenia, nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z organizacją pracy placówek kształcenia zawodowego we Włoszech, a także wymianę bardzo cennych doświadczeń z koleżankami i kolegami z Włoch. Uczestnicy projektu oprowadzani są po szkole. Zwiedzanie nowoczesnych klasopracowni technicznych. Szkoła dysponuje ogromnym zapleczem klasopracowni technicznych. W budynku szkoły została założona słoneczna instalacja grzewcza. Instalacja ta wyposaża szkołę w 80% potrzeb energii. Che non vuoi, il cuore non ci sta in una scatola e tanto meno noi. Ma tu chi sei? Ci credi che non lo so dire? Nauczyciele codziennie brali udział w kilkugodzinnym szkoleniu. Warsztaty prowadzili nauczyciele uczący w szkole. Tłumaczem z języka włoskiego był uczeń tej szkoły Alessio, Polak z pochodzenia. Zajęcia prowadzi pan Eros Grocki, nauczyciel z wieloletnim stażem pracy w zawodzie. Spotkanie dotyczyło warsztatów obejmujących techniczne aspekty użycia elektrycznych programów. W dalszej części zajęć nauczyciele brali udział w warsztatach z zakresu modelu odwróconej szkoły. Pan Grocki zachęcał do pracy z wykorzystaniem w praktyce lekcji online. Kolejnego dnia odbyło się spotkanie z zakresu tablicy internetowej. Nauczyciele zapoznali się z edukacyjną możliwością jej wykorzystania. Część praktyczna zajęć polegała na prowadzeniu ogólnodostępnych programów Edmodo i Educano. Ostatni dzień szkolenia przeznaczony był na warsztaty metodą odwróconej szkoły. Uczestnicy szkolenia mogli zapoznać się z wadami i zaletami tej metody. Zaprezentowano i dokładnie omówiono kluczowe kompetencje odwróconej szkoły. Zajęcia odbywały się razem z koleżankami i kolegami z Włoch. Część zajęć była prowadzona w języku włoskim, a część w języku polskim. Na filmie widzimy wspólne warsztaty nauczycieli metodą odwróconej szkoły. Część praktyczna zajęć upłynęła na projektowaniu sprawdzianu. Po skończonej pracy w grupach każda omawiała swoją pracę i była na bieżąco oceniana według ustalonych reguł. We'll be right back.
Bardzo miłym elementem szkolenia była realizacja programu kulturalnego. Rzym przywitał uczestników projektu piękną, słoneczną pogodą. W czasie wolnym od zajęć pogoda zachęcała nauczycieli do zwiedzania wiecznego miasta. Spacer i zwiedzanie jednego z wielu placów znajdujących się w tym przepięknym mieście. Wspólne zdjęcia przy schodach hiszpańskich. W programie wycieczki było również zwiedzanie Bazyliki za murami, gdzie mieściła się pierwsza siedziba papieży. Bazylika Laterańska za murami to piękna monumentalna budowla. W jej wnętrzu znajduje się wiele zabytków. Głównym jest tron, gdzie zasiadali pierwsi papieże. Jednym z głównych miejsc Rzymu jest Ołtarz Ojczyzny, miejsce bardzo ruchliwe. To tu znajdują się pętle wielu autobusów. Metro rzymskie jest jednym z największych na świecie. Następnie uczestnicy projektu zwiedzili Forum Romanum, najstarszego fragmentu starożytnego Rzymu. Na Forum Romanum mieściły się główne siedziby starożytnych Rzymian i to tu zapadały najważniejsze decyzje Imperium Rzymskiego. Piękna pogoda została uwieczniona na zdjęciach, ale i w sercach uczestników projektu. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Koloseum, miejsca szczególnie bliskiego wszystkim chrześcijanom. Jest to duża budowla o długości 188 metrów i szerokości 150 metrów, która mogła pomieścić od 45 do 50 tysięcy widzów. Szczególnie ważnym i doniosłym aspektem tego wyjazdu była audiencja u papieża na placu przed Bazyliką Świętego Piotra. Uczestnicy projektu mieli możliwość bliskiego spotkania z papieżem Franciszkiem. Se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci ti amo. W dalszej części wycieczki było zwiedzanie muzeów watykańskich. W muzeach tych znajdują się bezcenne zabytki starożytności i chrześcijaństwa. Przepiękna kaplica Sykstyńska to miejsce, gdzie w czasie konklawe zostaje wybrany następca świętego Piotra, papież. Z pobytu w Rzymie
Wszyscy uczestnicy projektu wynieśli wiedzę, konkretne umiejętności, ale przede wszystkim niezapomniane wspomnienia. Arrivederci Roma. Ritorno da lei, ti amo tu, primo maggiore.